Salomon napisał, że ci, którzy szukają Jahwe, rozumieją wszystko. Każdy człowiek, który realnie szuka Boga, prawdziwie chce, aby ten Bóg był blisko jego duszy, aby był dotykany przez jego duszę. Dochodzi do miejsca rozumienia wszystkiego. Co to znaczy? To znaczy, że człowiek taki jest w stanie pojąć rzeczywistość, która go otacza. Ta rzeczywistość go nie zaskakuje. Nie jest zaskoczony tą rzeczywistością. Nie jest zdziwiony. Wie, jak działać. Ludzie Boży, ludzie, którzy szukają Boga, mają możliwość niebłądzenia. Zupełnego niebłądzenia. Oni wiedzą, w jaki sposób postępować. Jeżeli jest w twoim życiu odrobina zamętu, mała odrobina zamętu, to tam nie musisz tego zamętu mieć. To nie jest coś takiego, że ty musisz mieć ten zamęt. To nie jest coś takiego, że ty musisz zostawać w miejscu jakiegokolwiek chaosu, najdrobniejszego chaosu. Nie musisz przychodzić do Boga i nie musisz mówić: Panie, nie rozumiem, co się dzieje w moim życiu. Nie rozumiem, co się dzieje w moim życiu. Ale ty jesteś wielkim Bogiem i odchodzisz przed Jego oblicza. Tak nie trzeba żyć. Tak nie trzeba żyć. Można to słowo przyjąć wiarą, że ci, którzy szukają Jahwe, rozumieją wszystko. Ludzie Boży to ludzie rozumiejący rzeczywistość. Jak będziesz się dzisiaj modlił, to poddaj Bogu każdy najdrobniejszy element chaosu w twojej duszy. Nie pozwalaj na to, żeby jakiekolwiek chaosy funkcjonowały. Nie myśl tylko o tych wielkich problemach, ale bez Duchu Świętego ja nie chcę najdrobniejszego chaosu w moich myślach, emocjach, decyzjach. Ja nie chcę nie wiedzieć, bo ty powiedziałeś, że ci, którzy szukają Ciebie, rozumieją wszystko. Boże, nie wyszłał Ciebie, potężny, wielki Jahwe. Ty, który jesteś królem, Ty, który jesteś Panem, Ty, który jesteś prawdą jedyną. Wzywamy Twojego potężnego imienia nad Kościołem. Wzywamy Twojego potężnego imienia nad tym miejscem. Ty jesteś wielki Bogiem, Ty, który nas zanurzyłeś w Twoim świętym duchu. Wzywamy Twojego imienia, potężny Ruach Kadosz.
Elementu w twoim sercu. Cokolwiek masz przeciw
przyznaj to. Naszym celem jest uwielbić Boga. Z czystym sercem przychodzimy przed Jego oblicze. Ojcze, w imię Jezusa bierzemy w tej chwili autorytet nad wszelkim ciężarem. My odpychamy wszelki ciężar, my zrzucamy wszelki ciężar z siebie. Naszym celem jest uwielbić Twoje cudowne imię. Amen. Jest uwielbić Twoje cudowne imię. Jest uwielbić Twoje cudowne imię. Wywyższamy Twoje cudowne imię. Twoje cudowne imię. Każdą myślą czcimy Ciebie. Każdym słowem czcimy Ciebie. Każdym niewypowiedzianym słowem czcimy Ciebie. Podnosimy Twój tron. Podnosimy Twój majestat. Twój tron, Twój majestat. Jezusa!
Ty, który odkupiłeś starożytny krew Adama, uwielbiam Ciebie. Ty, którego krew opłyła ziemię, uwielbiam Ciebie. Uwielbiam Ciebie, Ojcze nas. Ojcze nas, uwielbiam Ciebie. Brawa kadewa leala sika, eshimara leala pelamo, elacha minara pe, nekoma liako koti, wyjdź na równinę, a tam do Ciebie przemówię. Wstałem więc i wyszedłem na równinę, a oto stała tam chwała Jahwe. Taka, jak ta, którą widziałem. I upadłem na twarz i wstąpił we mnie Kadosz, Duch Jahwe. I postawił mnie na nogi i przemówił do mnie. Idź i zamknij się w swoim domu i sprawię, że Twój język przylgnie tu do podniebienia i za nie mówisz. Gdyż dom, do którego Cię posyłam, jest domem przekory i będą tacy, którzy słuchać Cię będą chcieli. I wtedy mówić będziesz. Ale tych, którzy nie chcą mnie, nie będziesz zaszczycał swoim słowem. Język Twój będzie przylgnięty do podniebienia i dom przekory nie usłyszy Twojego słowa. Bo to ja sprawiłem, to mój Duch sprawił. Dom przekory otrzyma tylko milczenie. A ci, którzy szukać będą Pana, usłyszą Twoje zacne słowa. Tak mówi Bóg. Szaba kata parele sene mela ala syte. Elahim ula syna ma. Elahim na syna ma. Elohim. Jezus, najwyższej godzin chwały.
zbudowany zupełnie inny fundament, nie apostolsko-proroczy. I kiedy chcesz rozpocząć w swoim życiu konkretną pracę z Bogiem i decydujesz się zostać z nami, to chodź. Położymy na Ciebie swoje ręce i od dnia dzisiejszego rozpocznie się w Tobie proces burzenia tego, co fałszywe, tego, co stare, a rozpocznie się całkowicie nowa rzecz, nowa przygoda, nowa historia. Czy Ty oddałeś swoje życie Jezusowi? Czy wierzysz w to, że On przebaczył Twoje grzechy? Czy jesteś wypełniona Świętym Duchem? Powiedz, że ci się to należy! Wszystko, co zrobił dla Ciebie Jezus!
każdy język wyzna, że dziś Chrystus Boży syn. Thank you.
oko, które przejrzało, za każde ucho, które usłyszało. Dziękujemy Ci za każdy akt wiary, za każdą decyzję, pójścia z ufnością w kierunku Twoim. Dziękujemy Tobie. Dziękujemy Tobie za przełom w wierze. Uwielbiamy Ciebie. To Ty sprawiasz w nas chcenie i wykonanie. To Ty sprawiasz w nas chcenie i wykonanie. My dziękujemy Tobie za ducha zwycięstwa, bo to Ty sprawiasz w nas chcenie i wykonanie. Dziękujemy Tobie za ducha zwycięstwa. To Ty sprawiasz w nas chcenie i wykonanie. Ojcze, my dziękujemy Tobie, że Kościół to nie jest miejsce upadłych ludzi, ale to miejsce totalnego zwycięstwa, totalnego zwycięstwa, totalnego panowania, władania. Dziękujemy Ci za miłość Twą, za to, że Jezus zbawiłeś mnie swoją krwią. Dziękuję Ci, że dla Matki
kara Twoja. Uwierz w tego teraz, który chodził po ziemi i uzdrawiał tych, którzy się źle mieli. Wywyższam Ciebie, Święty Duchu. Duchu Jezusa.
Ma mi stać, to mi stoi, a co ma leżeć, to leży.
znaczy, że ona ich szukają. Tak. My modlimy się w autorytecie Kościoła. Wzbudzamy kraj współmożony. My wzbudzamy autorytetem Kościoła. Święty Duchu, my teraz za autorytetem Kościoła usuwamy to, co gdzieś jest pokrzywione na tej drodze wiary. My usuwamy to w imieniu Jezusa. My przeklinamy każdą dziurę, my ją podnosimy. Przeklinamy każdy pokórek, który poniżamy. Prosta droga. Znaleźliśmy męża, cieszony z nieba. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Według ich wiary, Ojcze. Według wiary. Według wiary. Hamakaburu lasada hamakadalase. Hamalasera lamadahaka. To jest modlitwa w Twojej, Ojcze. My zgadzamy się w pozycji, Ojcze. Hamakadalasa. O współmożonku dla tych ludzi. Aleluja. Zgadzamy się, Ojcze. Aleluja. Hamakaburu lasakadalamase lamase. Aleluja. Aleluja. W swoim życiu nie może zostać zaniedbana. Oto grzech. O grzech. Bóg kilka dni temu do niej powiedział: mój człowiek jest normalny i ponadnaturalny. Powiedz to ludziom. Mój człowiek jest normalny i ponadnaturalny. Duch Święty prowadzi każdą dziedzinę Twojego życia do sukcesu. Amen. Modlimy się, Ojcze, o każde miejsce, które nie osiągnęło się w Twojej. Kiedy on stał z martwych,
powiedział do swoich apostołów: czekajcie na obietnicę z nieba, czekajcie na Świętego Ducha. On do nich tak powiedział, bo on wiedział, że oni byli niesprawni bez Świętego Ducha. On powiedział: kiedy stąpi na was Duch, mój Duch, to pójdziecie głosić, wtedy pójdziecie głosić. Tak jest w każdej dziedzinie życia. Duch Święty dotyka każdej dziedziny życia zgodnie z twoją wiarą. Robi to po swojemu. Oni nie mieli pojęcia, co się wydarzy. Kiedy zaczęli mówić w innych językach, to był dla nich szok. Dlatego nie planuj. Pozwól, żeby on zadziałał. I nie dziw się później, tylko idź za tym. Idź za tym, tak jak oni wtedy. Jak oni wtedy. Nie wiedzieli, co się wydarzy. Ale kiedy to się zdarzyło, oni powiedzieli: okej, bierzemy to. Chabada sala parala resene benese. Ola kata sama kata rala rase karama. Ela ha kata nama sile lele de hoka de benese. Ha kolora ha nase kele lele de mo. Elo ha kata nama sile lele de la 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 la. Halleluja. Halleluja. Każde słowo, które zostało dzisiaj wypowiedziane, uwielbiamy Cię. Anetka Kisiel, może zdarzy się taka sytuacja, że będziesz w miejscu, gdzie będzie się znajdowała zakonnica albo kilka zakonnic. Będziesz miała możliwość podejść do niej lub do tych zakonnic i bezpośrednio nie mówić o Jezusie. Zrób tak natychmiast wtedy. Czy to będzie ulica, czy to będzie sklep. Po prostu tak zrób. Podejdź. Bo może się zdarzyć, że to będzie syn pokoju, który staje na twojej drodze. Ta kobieta w habicie. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie. Wywyższamy Ciebie. Rozbudowywał swoją relację z Jahwe.
kiedyś upadł przed jego obliczem i powiedział tak: Jahwe, obyś mi prawdziwie błogosławił i aby ból mnie nie dotknął. Jest napisane, a Jahwe go wysłuchał. Jabez nie poszedł do świątyni, nie patrzył w Torę, padł przed Jahwe na poziomie swojej wiary i powiedział: Jahwe, obyś mi prawdziwie błogosławił i aby ból mnie nie dotknął. Tak się modlił Jabez. Nikt się tak nie modlił. Tylko on. I jest napisane, a Jahwe go wysłuchał. Jabez był mądrym człowiekiem. Dowiedział się z Pisma, że Jahwe jest Bogiem, który nienawidzi diabła i wszystkich diabelskich metod. Wiedział, że ból, niemoc, choroba to diabelskie metody. Więc od nich się odżegnał. Bardzo szybko. Ojcze, w imieniu Jezusa przepinam każdą chorobę i niemoc w ciele i duszy tego człowieka. Przez imię Jezus usuwam wszelkie bóle, wszelkie niemoce. W imieniu Jezusa Chrystusa. Święty Duchu, który jesteś we mnie. Niech mu się stanie według wiary tego warto. Co mówię? Rzymianie, okupanci,
Bóg nie ma względu na osobę. Boga nie interesuje nic w Twoim życiu oprócz Twojej wiary. W dzieło Golgoty i pustego grobu. To Go interesuje. Nic więcej. Nic. Wywyższamy Cię, Święty Duchu. Wywyższamy Cię.